Słuchacie EduGadek, polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji. Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych, naszych zdaniem, i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji, swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu. Unikamy narzekactwa i polityki, bez względu na to, czy słuchacie EduGadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania czy przy porannej kawie. Chcemy, aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem było dla Was źródłem pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach. A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz szedł dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły. Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie. Odszukaj sposobie ekspresji tego dziecka to... Edukacki. To dygresja edukacyjna. Wchodzi się na herbatę. Jakieś ćwiczenie, grę. To ja jej coś opowiadam i rysuję. Współpracę w grupach różnowiekowych. Edukatki. Ty powiedziałeś pozwolę, czy ja powiedziałem pozwolę? Mogę zapytać faceta o największą, moim zdaniem, bzdurę świata. Witamy serdecznie Edukatki, polski podcast edukacyjny. Marcin Zarud-Tarno, Jacek Staniszewski z Warszawy. Witam. Boże, wiesz co, ja się strasznie nerwuję, nie wiem dlaczego, nie mogę się jakoś tak rozwinąć. Ale dobra, mówmy. Może dlatego, że to jest taki trochę inny odcinek. Odcinek, który wymyśliłeś ty, powiedzmy to sobie szczerze. Nie no, ja go jak zwykle nie wymyśliłem. Chris Nessie go wymyślił, ja go przeniosłem na polski teren. No dobra, ale wymyśliłeś w takim sensie, że postanowiłeś go u nas mieć. Nazywa się to Smackdown i zachodzę w głowę, co to znaczy. Wiesz co, od kilka znaczeń jest, to gdzieś tam wzięło się z wrestlingu, gdzie się po prostu zawodnicy tłuką między sobą i rywalizują między sobą i wydaje mi się, że to jedno ze znaczeń może mieć taką genezę, że może chodzi o to, że te osoby, które nagrywają te swoje polecenia, no w pewnym sensie ze sobą rywalizują, które z tych poleceń będzie może najciekawsze dla naszych widzów. Który z tych pomysłów na przykład spodoba się jak najbardziej. Ja myślę, że my to zrobimy potem, jakąś taką ankietę, w której damy szansę naszym słuchaczom, powiedziałem widzom wcześniej, świetnie, w której w tej ankiecie damy szansę naszym widzom zagłosowania za pomysłem, który im się najbardziej z tego wszystkiego spodoba. No właśnie. 25 osób, w tym my, jesteśmy w tym wszystkim. Bardzo proszę, może tak, zróbmy sobie tak, że teraz sobie tego posłuchamy. To jest, myślę, do wysłuchania za jednym razem. To potrwa 20 minut, ale fajnie się tego słucha. Ale nie przejmujcie się też, jeżeli wam by się w połowie odechciało, to możecie spokojnie odcinek wyłączyć i wrócić do niego za parę dni. To też jest piękno podcastów, że to nie jest tak jak z audycją radiową, którą trzeba od deski do deski wysłuchać, ale po prostu podcast daje nam wolność. Więc jak chcecie, to skorzystajcie z tej wolności. Możecie nas przesuwać, cofać, powtarzać, zapisywać sobie, robić notatki. Czyli starta, pogadamy potem. Cześć, Dawid Łasiński, uczę w zespole szkół imienia Dezyderego Chłopowskiego w Bolechowie. Ja osobiście polecam Wam używanie kamery wbudowanej w telefon w połączeniu bezprzewodowym razem z komputerem, gdzie możecie mieć bez kabla żadnego wizualizację tego, co robicie, czy to w podręczniku, czy na doświadczeniu chomiczym, czy gdziekolwiek indziej. Od razu wrzucone na ekran i to jest moja ulubiona funkcja, bo nie muszę mieć żadnych wizualizerów i telefon mi służy do wszystkiego, co potrzebuję na kilka metrów bez kabla. Polecam. Tak jest funkcja połącz w Windows 10 lub jeżeli masz Samsunga, to jest aplikacja SiteSync. Polecam, bo ona ma więcej funkcji niż to wbudowane w Windowsie. Sprawdźcie, zarąbiste. Cześć, Mariola Paluszek. Uczę w Czechowicach Dziedzicach w dwóch szkołach podstawowych. Pasjonat zbieracz robotów. I chciałam Wam powiedzieć o mojej nowości, czyli o skaczącym dronie. Najlepszy przyjaciel nauczyciela, sprawdzający, czy uczniowie mają ściągi na kolanach.
Monika Kapuśniak, pracuję w szkole podstawowej numer 118 we Wrocławiu. Moim ulubionym narzędziem jest Talking Photos i jest to aplikacja, która pozwala ożywiać obrazki i podkładać głos. Dariusz Nowak, publiczna szkoła podstawowa numer 34 w Radomiu. Nauczyciel historii informatyki. Photoshop, tablica, na której marzę, i słowo. To są moje trzy narzędzia, którymi się nie rozstaję i którymi się posługuję. No, prawie czasami, jak żona mówi, 24 na dobę. Nazywam się Sandra Urbaniak, pracuję w szkole podstawowej numer 16 w Rudzie Śląskiej. Na co dzień korzystam ze strony Zdobywcy Wiedzy, gdyż pomaga mi wdrożyć jakieś nowe pojęcia z dziećmi. Znajdą tam Państwo gry edukacyjne, różne quizy i na pewno sprawi to frajdę waszym pociechom w klasach. Nazywam się Dominika Misiak-Janik, pracuję w szkole podstawowej numer 16 w Rudzie Śląskiej. Z moimi dzieciakami często na przerwach i na lekcjach korzystamy ze Skuli. Są tam ciekawe quizy dotyczące lektur, matematyki, przyrody, nawet angielskiego, także zachęcamy i polecamy. Witajcie, z tej strony Tikowy Belfer. Trudno mi polecić jedno narzędzie, ponieważ korzystam z wielu i w różnych sytuacjach. Dlatego dla własnej wygody i chyba też ku uciesze innych nauczycieli wszelkie informacje, inspiracje umieszczam na blogu. Testuję, porównuję różne aplikacje, tworzę materiały, no i oczywiście udostępniam je w sieci. Na przykład po ostatnich warsztatach, które zorganizowałam dla swoich koleżanek, na blog trafił post zawierający około 150 linków do różnych stron, narzędzi, aplikacji. Zachęcam więc do przejrzenia zgromadzonych tam zasobów, informacji. Z pewnością każdy znajdzie tam coś dla siebie. Ponadto na blogu znajduje się link do mojego profilu na Pinterestie, gdzie gromadzę wszelkie inspiracje na kilku tablicach tematycznych, które dotyczą nie tylko przedmiotów, którymi się zajmuję na co dzień, czyli matematyką, informatyką, ale wszelkich przedmiotów szkolnych. I myślę, że każdy coś tam dla siebie znajdzie. Także jeszcze raz zapraszam i pozdrawiam. Tikowy Belfer. Nazywam się Jolanta Okuniska, uczę w klasach młodszych w szkole podstawowej numer 13 w Olsztynie. Bardzo lubię nowoczesne technologie, ale zauważyłam, że ostatnio wykorzystuję ich troszkę mniej niż wcześniej. Być może to już jakiś przesyt we mnie się odezwał, albo mam innych uczniów i dostosowuję prowadzenie zajęć do ich możliwości i ich potrzeb. Myślę, że raczej to drugie. Bardzo lubię aplikację Storybirds. Ona jest możliwa do pracy na komputerach stacjonarnych, laptopach, ale też na tablecie. Co prawda na tablecie próbowaliśmy i nasze tablety nie są tak duże, więc dzieci miały kłopot z wyborem grafik. Natomiast na laptopach praca przebiega znakomicie. Dzieci samodzielnie się logują. Założyłam konto nauczycielskie i na moim koncie dzieci pracują. Nazywam się Sylwester Zasoński. Uczę języka angielskiego w szkole podstawowej nr 1 w Skarżysku Kamiennych w województwie świętokrzyskim. Ulubionym narzędziem moim, jak i moich uczniów, jest Kahoot, gdyż uwielbiałem rywalizację oraz ciekawe quizy. Waldemar Smoter, zespół szkół w Olbromiu. Nauczyciel fizyki i informatyki. Na lekcjach wykorzystuję dość często Quizisa. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze fajna informacja zwrotna, po drugie uczniowie we własnym tempie mogą rozwiązywać zadania. Dodatkowo każdy uczeń może mieć te zadania w sposób losowy odpowiadać i w sposób losowy dostaje też pytania. Także w tym momencie wykluczamy wspólną pracę całej klasy czy całej grupy. U
Łukasz Gierek, zespół szkół technicznych w Radomiu, nauczyciel informatyki i przedmiotów mechanicznych, mechatronicznych. Tinkercad, aplikacja taka do modelowania 3D. Jest to niezwykła rzecz, za pomocą której możemy robić i przerzucać rzeczy tak naprawdę, jakie tylko chcemy, jakie sobie tylko wymarzymy. Na czym ona polega? To jest taka aplikacja do modelowania 3D, tak można powiedzieć, ale bardzo, bardzo prosta, wręcz dziecinnie prosta, gdzie uczeni klasy czwartej czy trzeciej bez problemu się będzie w niej poruszał. I ostatnio robiłem z uczniami taki projekt, który się nazywał Piotrówka. Piotrówka jest to miejsce, gdzie nasze miasto Radom miało swoje początki, takie stare grodzisko. I dałem im zadanie, żeby odwzorowali właśnie to grodzisko w trójwymiarze. Znaleźliśmy jakąś rekonstrukcję taką zrobioną w internecie, żeby to nie wyglądała tak jak chata z amerykańskiego snu, taka gdzieś tam czy z czasów obecnych, ale to w tym wszystkim nie było najlepsze, bo najlepsze było to, że oczywiście my ją wydrukowaliśmy na drukarce 3D, ale przerzuciliśmy ją do takiej aplikacji, która się nazywa FreeDBR AR. I ta aplikacja spowodowała to, że ten materiał, który oni zrobili, jest wykorzystywany u mnie w szkole na lekcji historii przez historyków, bo każdy z uczniów ma smartfona. Rzucamy ją po prostu na biurko, na podłogę i możemy do niej może nie wirtualnie wejść, ale ją obejrzeć. Nazywam się Maciej Kacprzek i jestem nauczycielem samorządowego liceum ogólnokształcącego imienia Romualda Trawuta z Gierzu. Uczę wychowania fizycznego i przedsiębiorczości. Uważam, że wbrew powszechnie panującej opinii, telefon komórkowy jest doskonałym narzędziem, które się świetnie sprawdza w procesie edukacji. A jeśli telefon komórkowy, to oczywiście zainstalowane na nim konkretne aplikacje i tutaj bardzo zachęcam do używania aplikacji Endomondo, którą wykorzystuję na zajęciach wychowania fizycznego w taki oto sposób, że organizuję rywalizację. Aktualnie trwa rywalizacja Łyżwy są fajne, która polega na tym, aby w terminie od 6 grudnia do 6 lutego, jeżdżąc na łyżwach, pokonać możliwie najdłuższy dystans, który to właśnie mierzony jest za pomocą aplikacji Endomondo zainstalowanej na telefonie komórkowym. Natomiast na przedsiębiorczości proponuję tutaj chyba trochę niedoceniane formularze googlowskie, które pozwalają na zorganizowanie testu. I co ciekawe, taki test jest możliwy do rozwiązywania również poprzez telefon komórkowy. A dlaczego akurat formularze? Ponieważ każde z pytań może być zilustrowane jakimś zdjęciem czy nawet filmem, którego pytanie może dotyczyć. Ważne, że w momencie, kiedy uczniowie rozwiązują ten test, kolejność pytań wyświetlanych każdemu uczniowi może być różna. Dodatkowo każde pytanie może być przez nas określone możliwością zdobycia konkretnej ilości punktów. I co bardzo ważne, taki test sprawdza się sam. Aga Bilska, pierwsze liceum dwujęzyczne w Gliwicach. Jeśli znacie Pokémon Go i jesteście fanami gier terenowych, to na pewno spodoba Wam się aplikacja, która służy do grania w gry oraz do projektowania swoich własnych gier. Nazywa się Action Bank, składa się z aplikacji mobilnej oraz platformy do projektowania swoich własnych gier. Adres platformy actionbound.com. Cześć, tu Asia Krzemińska, jestem nauczycielem języka polskiego i prowadzę stronę zakręconybelfer.pl. Jedną z moich ulubionych form pracy są stacje zadaniowe. To o nich chciałabym Wam dzisiaj krótko opowiedzieć. Przede wszystkim zadanie to polega na tym, że przygotowujemy dla klasy kilka osobnych stanowisk, 5-6, zależy jak liczną mamy klasę. Każde z nich, z tych stanowisk, zawiera osobne zadanie. Możemy tutaj poszaleć i z zadaniami wykorzystującymi technologię, albo tylko przygotować takie formy ćwiczeń, które są całkowicie offline. Każdy z uczniów wypełnia karty, zbierając odpowiedzi na poszczególne zadania, rozwiązania. Dlaczego lubię tak pracować? Bo to bardzo duże pole do indywidualizacji procesu nauczania.
Dobry wieczór, Ola Szeńka-Mińska, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Pile. Moim ostatnio ulubionym narzędziem to platforma Genialli, na której możemy tworzyć interaktywne pomoce. Szczególnie bardzo atrakcyjnym narzędziem jest tworzenie takiego interaktywnego plakatu, gdzie tylko na jednym szablonie i kartce możemy zebrać mnóstwo materiałów. Możemy dodawać tekst, zamieszczać zdjęcia, dodawać linki do innych platform, a bardzo podoba mi się również to, że mogę przygotować pracę zindywidualizowaną na lekcję. No i świetne jest również to narzędzie dlatego, bo mogę współpracować z koleżankami i razem możemy tworzyć różne materiały. Nazywam się Barbara Ostrowska i jestem nauczycielem i psychologiem w prywatnym liceum ogólnokształcącym imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie. W pracy stosuję różne metody, metody projektowe, poczynając od webquestów, czyli takich projektów, które mają za zadanie nabycie określonych odpowiedź na określone pytania poprzez poszukiwanie tych odpowiedzi w internecie. Aż po projekty bardziej skomplikowane, na przykład projekty międzynarodowe w ramach inicjatyw Erasmus+, które składają się z szeregu mniejszych działań, które za zadanie mają przybliżać nas do jakiegoś większego celu, jakim jest wiedza na dany temat. Cześć, nazywam się Iza Wypich i pracuję w Rudzie Śląskiej i moim ulubionym narzędziem są uczniowie. Okazuje się, że ich zestaw posiadania jest nieograniczony. Mam uczniów z dronami, z telefonami, z tabletami, z innymi dziwnymi urządzeniami i wystarczy tylko z nimi porozmawiać, żeby dowiedzieć się, do czego można te urządzenia użyć na lekcji. Dlatego można mieć na przykład film z zakończenia roku szkolnego, zakręcego dronem. Można mieć prezentację Google'a, które uczniowie komentują na swoich telefonach. I nie trzeba nawet mieć internetu, bo czasami potrafią sobie nawzajem ten internet użyczyć. Więc dla mnie najlepszym narzędziem dydaktycznym jest mój uczeń. Anna Skiędziel, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie. Chciałam polecić debatę oksfordzką jako metodę, która wszechstronnie rozwija umiejętności miękkie oraz kompetencje kluczowe. Można ją stosować na lekcjach wychowawczych jako metodę rozstrzygania problemu, pogłębiania wiedzy o tych problemach, spojrzenie właśnie z dwóch stron na dane zagadnienie. Niekoniecznie musi to kończyć zwycięstwem, szczególnie jeśli mowa o jakichś problemach etycznych czy moralnych, ale można też ją wykorzystać na lekcjach historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, ale tak naprawdę jej stosowanie ogranicza tylko i wyłącznie wyobraźnię nauczyciela. Beata Skrzypiec, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku. Chciałam polecić PiZap. To program na komputer do obróbki zdjęć lub też aplikacja na tablet. Naprawdę można tam fajne rzeczy robić. Można robić kolaże, można wycinać kształty ze zdjęć, tworzyć memy, czyli świetne narzędzie do dokumentacji codziennej pracy. Ale można też wykorzystać do pracy z uczniami na zajęciach komputerowych. Dzieci mogą tworzyć memy i zapisywać je bezpośrednio na komputerze. Polecam. Uważam to za bardzo ważne narzędzie każdej nauczanki. Nazywam się Joanna Panasewicz. Pracuję w Szkole Podstawowej imienia Piastów Śląskich w Krząstawie Wielkiej. Aplikacja tabletowa, którą uwielbiam i polecam wszystkim, to Scratch Junior. To aplikacja, w której można stworzyć swoje pierwsze gry czy animacje. Dlaczego właśnie ta? Bo lubię programować z dzieciakami. Lubię, kiedy one wyzwalają w sobie pokłady kreatywności, a poza tym to taki mały wstęp do jeszcze większej przygody z programowaniem w dużym Scratchu.
Joanna Gadomska, nauczyciel biologii w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rzychlinie. Szczególnie polecam zajęcia i warsztaty w palmiarni, bo tam w ciągu kilku godzin możemy odbyć fascynującą jednodniową podróż po kilku kontynentach, aby poznać różnorodność i bogactwa świata roślin. Możemy tam również na własnej skórze poczuć warunki klimatyczne panujące w różnych miejscach świata. Nazywam się Karolina Gaweł, jestem nauczycielką klasy 1-3 w Korczakowskiej Szkole Marzeń w Olsztynie. Polecam kursy dotyczące podstaw programowania znajdujące się na stronie kody.org. Zadania można wykonywać tam bez logowania, ale polecam założenie konta nauczycielskiego i stworzenie klasy online i tym samym kont dla dzieci. Logowanie dla uczniów jest bardzo proste, wystarczy kliknąć w przypisany obrazek, dzięki czemu nawet najmłodsi nie powinni mieć z nim problemu. Wirtualna klasa daje nam też możliwość przypisania uczniom kursów w odpowiednim stopniu trudności, śledzenie ich postępów i podglądanie stworzonych projektów. Dobry, Katarzyna Włodkowska, nauczycielka języka polskiego oraz edukacji medialnej w Zespole Szkół imienia Stanisława Staszica w Pile. Chciałam dzisiaj powiedzieć o questingu w edukacji filmowej. Wybrałam tę metodę, ponieważ spotyka się ona z największym, prawie dzikim entuzjazmem ze strony moich uczniów. Quest to nic innego jak poszukiwanie i śledztwo. Jest to innowacyjna forma poznawania obszaru połączona z nauką, grą i zabawą. Questing jest niezwykle wdzięczną metodą edukacji filmowej, historycznej, literackiej, językowej. Warto uwzględnić przy jego organizacji dziedzictwo kulturowe otoczenia. Nazywam się Marcin Zaród. Na co dzień pracuję w 5. Liceum Ogólnokształcącym imienia Janusza Korczaka w Tarnowie i uczę języka angielskiego. Moją ulubioną aplikacją i stroną internetową, bo to różnie z tego korzystamy, jest aplikacja Quizlet. To są takie wirtualne fiszki, które albo możemy wyszukać jakieś już gotowe zestawy, albo możemy stworzyć własne, na przykład idealnie dopasowane do przerabianego właśnie rozdziału. I fajne jest to, że jak raz zrobi się taką listę słówek, może to robić albo nauczyciel, albo lepiej, gdyby to robili uczniowie, z tym, że warto wtedy popatrzeć, czy tam jakichś błędów nie ma. Więc jak raz stworzymy taką listę, to mamy kilka trybów pracy z tymi fiszkami do wyboru i taki tryb zwykłego przeglądania, którego ja osobiście nie za bardzo lubię używać na co dzień, i taki tryb bardziej zaawansowany, w którym uczeń może już samodzielnie popracować nad nauczeniem się danego zestawu na różne sposoby i z opcją wielokrotnego wyboru i z opcją wpisywania tłumaczenia danego słowa. I jest też taki tryb łączenia, to jest w sumie gra, gdzie na ekranie wysypywane są kafelki ze słówkami i ich tłumaczeniami i jak najszybciej trzeba te kafelki ze sobą połączyć. Jacek Staniszewski, Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie na Górczewskiej. Dzień dobry. Ja bym chciał polecić wszystkim taką aplikację, z którą w zasadzie nie rozstaję się codziennie, jest w moim telefonie i używana jest bardzo, bardzo często. Nazywa się CamScan i służy do robienia skanów telefonem. Niby nic wielkiego, ale przyznam się szczerze, że używam jej do tylu różnych rzeczy, że no, naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez niej w szkole. Po pierwsze, co lekcje w zasadzie lubię zrobić zdjęcie CamScanem właśnie tablicy. Dlaczego CamScanem ma niezwykłe zdjęcie? Dlatego, że jakość tego zdjęcia naprawdę przypomina bardzo dobry skan, który można potem wyeksportować do JPG czy do PDF i wysłać dzieciakom, żeby widzieli, jak wyglądały notatki. Bardzo pracuję nad tym, żeby umiały i rozumiały to, co się dzieje na tablicy. Dwa, można zrobić bardzo szybko kilkustronny PDF, podchodząc do każdego z uczniów i robić zdjęcia ich na przykład jakiejś pracy pisemnej, krótkiej. I poleciało. No to mi się strasznie podobało. No ale dobrze, teraz wszystko jest ok, wszystko wysłuchaliśmy i myślę sobie tak. 1500 osób lubi nas na Facebooku.
My lubimy robić to, co robimy, ale takie mam marzenie końcoworoczne, że może byłoby fajnie, gdyby no tak, co któraś osoba z tych 1500, które nas słuchają, zamiast lajka napisała na naszym tym profilu głównym proste słowo słuchałam, żebyśmy wiedzieli, że to już poszło i że do kogoś to doszło. Tak, dla nas to jest bardzo ważne, dlatego że nie zarabiamy na tym pieniędzy. Jedyną walutą jest ten wasz feedback, ta wasza informacja zwrotna, ewentualnie też to share'owanie, jeżeli podzielicie się danym odcinkiem z innymi ludźmi. I to wiecie, nam wychodzi, no, prawda? Bo share'owania jest dużo. Tych odcinków, ja patrzę sobie czasami na te nasze facebookowe rzeczy, to tego jest dużo. I faktycznie te odcinki dostają te tak zwane share'y. Ale ja właśnie teraz poproszę i pobłagam was o te komentarze. Króciutkie, dosłownie jedno słowo. Page'owe. I właśnie napiszcie po prostu, słuchałem odcinka, podobało mi się, nie podobało mi się. Co tylko chcecie, to piszcie, ale piszcie. Dajcie znać, że istniejecie, że jesteście, że nie gadamy do tych swoich mikrofonów tylko sam na sam. I do tak swoich znajomych króliczka, dwóch czy trzech, tylko jest was naprawdę setki, żeby nie powiedzieć tysiące, więc po prostu odezwijcie się, bo wtedy będziemy mieli energię na kolejne odcinki. No słuchajcie, jest już ponad 30 tych odcinków Edugadek. No i co, chcecie, żeby były kolejne? No właśnie, tak. One się tak same nie robią. Marcin, a jeszcze wróćmy jednym zdaniem przynajmniej do tego, co usłyszeliśmy. Powiedz... I jakieś podsumowanie tego, co słuchaliśmy? Tak, ja przykuło moją uwagę to, że zhakowaliśmy trochę system, bo oryginalnie ten odcinek z Magdą miał dotyczyć narzędzi, apek, stron internetowych. Okazało się, że rozwinął się też na techniki, metody, pomysły, jakieś ulubione, które niekoniecznie z TIK-iem są związane, ale wydaje mi się, że to jest taki nasz urok i może warto w którymś momencie, może za rok zrobić Smackdown, który będzie dotyczył także albo gdzieś w połowie roku, na koniec roku szkolnego na przykład zrobimy Smackdown, który będzie dotyczył właśnie technik, metod, pomysłów zupełnie niekoniecznie tikowych, a takich, które po prostu lubicie używać. Bo wiecie, jak się słucha tego, że ktoś faktycznie czegoś tam używa, to ja mam ochotę taką, żeby przyjść na drugi dzień do szkoły i po prostu spróbować tego też użyć. No dobra, Marcin, to ja sobie idę. Wszystkiego najlepszego w nowym 2019. Mhm. To co? Na razie. I lecimy na zabawę. Bierzemy, ubieramy się, pudrujemy nosek i lecimy na zabawę. Tak, to jest takie dźwięki z tych szampanów, powinno być bum, 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 bum. Ale wiecie, bez tych fajerwerków, bo to tam psykoty to nie tego, tak? Dokładnie tak. Dobra. Lasery w dłoń i papa. Trzymajcie się. Cześć, pa. Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem? Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie. Excuse me, class. Class. Edugadki. Edugadki. Edugadki.